Hej, hej. Witajcie strzelce kochane w październikowej odsłonie. Jaki miesiąc będzie? Co przyniesie? W jakiej energii się znajdziecie? Konfrontacja z jakim wyzwaniem? Rady, wskazówki, zdarzenia. Zobaczymy. Motyw przewodni miesiąca. Strzelec w październiku 2022. Październik 2022, temat, który będzie się przewijał przez cały miesiąc, temat dominujący, motyw przewodni. Poproszę, strzelce. A będzie to energia słońca, wypraw do ciepłych krajów, do Egiptu. A czasami dosłownie, bądź metaforycznie, tu po prostu jesteście liderem, tak? Bierzecie sprawę w swoje ręce, kreujecie swój własny świat. Aura taka słoneczna, typowo strzelcowa, bardzo optymistyczna. Tutaj może bardzo istotna osoba zamanifestować się w waszym życiu z trygonu ognia, tak jak wy. Tu konkretnie jest pokazany lew, bądź oczywiście lwiczka. I to jest taka energia bardzo słoneczna, bardzo optymistyczna, ocieplająca, tak jesiennie otulająca. Można powiedzieć, że to słońce, które przypisywane jest miesiącom wakacyjnym, lipiec, sierpień, w październiku się ujawni, a może w ogóle to jest takie nawołanie, żebyście udali się w podróż wakacyjną właśnie w październiku do jakichś cieplejszych krajów. Ja nie wykluczam, że tutaj część strzelców po prostu będzie w tej podróży. Gdybyście mieli wątpliwości, to zawsze tu jest zielone światło, które mówi o wygodzie, o komforcie. Ta runda należy do ciebie. Tu masz pomyślny wynik jakiejś inwestycji. To jest taka energia, która mówi szczęśliwy finał, że jakaś negatywna energia, która być może do tej pory miała miejsce w waszym życiu, ona zostaje przerwana. I to jest silna energia męska. Zawsze tu mamy zapowiedź uniknięcia problemów bądź zniknięcia zmartwień, czyli coś tutaj zniknie. Czyli tak, jakie macie opcje? Albo wyjazd do ciepłego miejsca, albo jakaś sytuacja osiąga swój zenit, taki punkt kulminacyjny po to, żeby przyszło szczęśliwe rozwiązanie, korzystny wynik. Albo macie tutaj osobę taką ciepłą, energiczną, entuzjastyczną spod znaku lwa. Albo jeszcze inna opcja jest taka, że tutaj podejmujecie jakieś bardzo, bardzo odważne decyzje, które zharmonizują waszą sytuację. Że wyjdziecie z jakiegoś przeciążenia, a dostrzeżecie co? No to, co jest tutaj, jaśniejszą stronę sytuacji. Tu często też mamy taką ścieżkę duchową, gdzie pracujemy nad samoakceptacją, więc jak widać, wiele różnych takich tutaj walorów tego słońca. Oczywiście doprecyzujemy, nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła, żebyście nie byli tu trzymani w niepewności. Co tu się rozświetli? Nad czym to słońce będzie świeciło w październiku, strzelce? Nad odwróconym królem kielichów, czyli jest energia tutaj z kolei przeciwwadze ogień i woda. I mamy tutaj rozświetlenie ciężkich sytuacji emocjonalnych. Czyli mam wrażenie, że wszędzie tam, gdzie spotkaliście się z niedobrymi emocjami, może nawet z nienawiścią, z niedojrzałością emocjonalną czyjąś, kogoś, tu zwykle mężczyzny, bądź były jakieś niepowodzenia artystyczne, niespełnienie w tej dziedzinie, to powinno być lepiej. Słońce zaświeci, czyli będzie więcej pewności siebie, najprawdopodobniej będziecie w centrum uwagi. Jest tu powodzenie i satysfakcja właśnie w kontekście tego odwróconego króla kielichów, czyli tam, gdzie tego szczęścia zabrakło, teraz tutaj powinno być lepiej, tak? Bierzemy się w garść. A skoro bierzemy się w garść, to być może w ogóle ruszamy gdzieś w przeciwnym kierunku niż ten niezadowolony, wiecznie emocjonalnie będący za burtą król kielichów z trygonu wody. Też jest tutaj taka opcja. I w związku z tym, że ja widzę, że tu nie można liczyć na poparcie wpływowego mężczyzny, to wybierzecie sprawy w swoje ręce. Po prostu strzelec sam sobie sterem żeglarzem okrętem, mam wrażenie. Liczne kontakty towarzyskie mogą być w tym miesiącu i jest taka energetyka
uzdrawiania też, uzdrawiania może z jakichś chorób, tego bym nie wykluczała, bądź chorych uczuć, chorych emocji. Tu widać, że jest po prostu rozświetlenie, ale rozświetlenie czasami bywa ucieczką od realności, bo czymże jest ta podróż do Egiptu w cudzysłowie? Strzelec może uciekać od realności w przygodę. I to jest ta gorsza odsłona, kiedy zwycięża no, ta perwersyjna wyobraźnia odwróconego króla kielichów, a jakże iluzja bierze górę i jakiś strzelec tutaj dosłownie bądź metaforycznie pakuje te walizeczki i ucieka od negatywnych jakichś przeżyć emocjonalnych. Dlaczego? No bo jakieś były niezaspokojone pragnienia miłosne, albo takie tutaj możemy mieć popadanie w skrajności, czyli właśnie jest optymizm kontra pesymizm. Ale ja zapytałam, jaki teren zostanie rozświetlony. Teren pesymizmu zostanie przekształcony tak czy owak w optymizm, więc powinno być ok. Dobrze. Którą bardziej wyczuwam? Tę właśnie. Bardziej wyczuwam tę energię słońca. Tak jakbyście byli w jakiejś bajce i baśni. To jest taka energia, wiecie co? Przełamania jakiejś trudności po prostu. Tak usłyszałam. I spadnie deszcz, ale deszcz jest czymś oczyszczającym. Dobrze. Wasza energia strzelce, październik 2022. Jaką energią będziecie dysponować, jak będziecie się pokazywać światu i jak będziecie odbierani? Zobaczmy, wasza energia. Odwrócona sprawiedliwość. Jako osoby niesprawiedliwe, myślące tylko o własnym interesie. To słońce czasami pokazuje też takie wysokie ego, nie? Ego, ego, że tak naprawdę jesteśmy właśnie skupieni na tej takiej najlepszej wersji siebie też, na takim komforcie osobistym, czasami kosztem innych osób, tego bym nie wykluczała. Będziecie odbierani w odwróconej sprawiedliwości, natomiast ludzie, wpływ z otoczenia w październiku, kto do Was przychodzi, czego od Was chcą i z czym do Was przychodzą. Odwrócony diabeł, uhuhu, to się będzie działo. Może faktycznie jest ucieczka od tej niedobrej energii w ten swój własny świat, bo skoncentrujecie się na swoich potrzebach. Możecie być tu postrzegani jako osoby nie do końca sprawiedliwe albo takie, które nie są zrównoważone. I ktoś tu może się puknąć w głowę i powiedzieć, ten strzelec to naprawdę postrzelony. Wtedy, kiedy się piętrzyły problemy i trzeba było je rozwiązywać, to on spakował walizki i wyjechał. I zamknął drzwi i powiedział arrivederci, nie? W każdym razie, o co tutaj chodzi? No, odwrócona sprawiedliwość, piesiu przyszedł, odwrócona sprawiedliwość pokazuje taki kontekst rozstaniowo-rozwodowy albo kontekst braku równowagi. Tu nie ma harmonii, nie? W Was, czyli jesteście jakby sami ze sobą kiepsko zharmonizowani. A tymczasem widać, że będzie taka energia nieco jakiegoś, taka przymusowego wprowadzania zmian do Waszego życia. Tylko, że Wy tu faktycznie macie ochotę po prostu zwiać, gdzieś uciec. Stąd faktycznie Wy raczej nie poszukujecie w tym miesiącu rozwiązań. Bardziej tutaj tak się przyczajacie, tak oczekujecie jakiejś odpowiedzi w tak zwanej sprawie. Może sprawy urzędowe do załatwienia będą się opóźniały. Tak jakbyście oczekiwali na wyrok, który nieuchronnie przyjdzie. Natomiast tu jest pewna trudność z odróżnianiem właśnie tego, co jest potrzebne i konieczne, a tego, co już nam nie służy. Może tu być taka przestrzeń pewnego niezrozumienia. I ja myślę, że największym problemem tego miesiąca jest taka jakaś sytuacja, którą Ty postrzegasz inaczej, a ktoś inny postrzega inaczej. Tu mamy duże
nieporozumienie. Tu może być jakiś przegrany spór z władzą, z urzędem, z jakimś autorytetem. Coś takiego tu widać. Strzelec może być też podejrzewany o jakąś nieuczciwość, przynajmniej jakaś część tu jest. Możesz być podejrzewany przez jakieś działania niezgodne z prawem. Ewentualnie poniesiesz jakieś konsekwencje i one mogą być dość nieprzyjemne. Stąd jest ta chęć ucieczki. I tak sądzę, że więcej będzie tej energii optymistycznej, ale pamiętajmy o jednym, bo to nie fajnie wygląda. Że ten, co stoi za tym słońcem tak naprawdę? Miganie się od jakiejś odpowiedzialności mimo wszystko. Że po tych wakacjach trzeba będzie wrócić i zmierzyć się z problemem. A druga opcja jest taka, że macie do czynienia z zamierzoną izolacją. Tu jest ten odwrócony diabeł pokazany, który knuje. Wy możecie być niesprawiedliwie też potraktowani przez tego diabła. Bo ten diabeł w odwrocie, bądź koziorożec jakiś wam nieprzychylny, on tu ma energię manipulacji. Z zewnątrz płynie ogromna manipulacja. Tu często mamy nadużywanie alkoholu, mamy właśnie taką wesołą zabawę kosztem kogoś czegoś. Mamy też w otoczeniu energię, która wskazuje na to, że tu się coś dzieje za kurtyną. Nie wszystko jest widoczne. W związku z tym, tu na przykład partner jakiś może sobie popijać w ukryciu. Wy o tym kobiety możecie nie wiedzieć, zwłaszcza jeżeli dopiero poznany i słabo znacie człowieka. Ewentualność jest taka, że tu po prostu ci ludzie, którzy do was przychodzą, to oni chcą na was coś wymóc. Tu jest energia przymusowa. Energia, która zwiastuje pewien taki, pewną taką iluzoryczność i przymus. I tu coś jest takie bardzo, bardzo mocno słabe. To jest po prostu słabe. Czego ci ludzie tak naprawdę w odwróconym diable od was chcą? Czegoż oni mogą chcieć? Tu są motywy bardzo proste. Na przykład seksu tylko i wyłącznie, gdybyście mieli wątpliwości co do jakichś partnerów, czy kocha, czy tylko o to chodzi. Czego tu jeszcze mogą chcieć? Kreatywnej księgowości, żeby coś tutaj oszukać, tak? Żeby mamy tu taką szarą strefę, mamy takie nieczyste interesy, taka energia właśnie ukrywania danych na różne tematy, zawodowe, osobiste. Tu oczywiście pojemność jest interpretacyjna bardzo duża. Tysiące oglądających, więc musicie sobie dopasować. W każdym razie tu ktoś bezwzględnie dąży do celu. Może, żeby strzelca ukarać, żeby przegrał jakąś sprawę. Może być coś takiego. Albo wy będziecie kuszeni i przyciągani na tą ciemną stronę mocy, żeby się na kimś odegrać. Tu mamy jednak powiedziane, że nie wolno się na coś zgodzić. Z drugiej strony nie można ustąpić. W tej sytuacji często pomaga milczenie i może właśnie chęć ucieczki, czy sama ucieczka. Widać, że bardzo ostrożnie trzeba postępować w tym miesiącu, żeby później nie żałować, bo to, co tak przychodzi i was mocno dotyka, to jest energia bardzo egoistyczna, bardzo taka materialna, energia przymuszająca, kusząca. No diabeł kusi, tak? Ale on jest niezwykle sadystyczny. Tu mogą być na przykład korzyści z działalności przestępczej, dewiacje różnego rodzaju, już tu nie chcę wnikać jakiego typu, dużo takiej nienawiści do ludzi bądź do was. Tu jest nienawiść, tutaj bywa także. Więc coś takiego niefajnego. Unosi się nad tym wszystkim to słońce, że pozytywnie macie szansę rozwiązać problemy i sięgniecie po jakieś najmocniejsze strony własnej osobowości. To jest niewykluczone. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że żeby mieć tą władzę nad siłami ciemności, nie wolno ustępować. Pod żadnym pozorem. Dziwny miesiąc może być, bo tu mamy potężną energię zmian.
I czegoś takiego, co może być bardzo ciekawe, fascynujące, a z drugiej strony niezwykle ryzykowne, impulsywne i bezwzględne. I bardzo takie bezwzględne. Energie są wymienne, więc to może być po waszej stronie i po stronie jeszcze kogoś innego. Wyzwanie miesiąca, strzelec w październiku 2022. Wyzwanie miesiąca. I jak najprawdopodobniej na nie odpowiecie. Odwrócona wieża, a wasza prawdopodobna odpowiedź to odwrócony król mieczy. Odwet. Ja widzę odwet po całości. Może właśnie klarowność i jakiś taki przełom w sprawie, bo tu mamy kulminację. Coś jest w kulminacji, coś jest w zenicie. Coś tu dojrzewa do rozstrzygnięć takich już ostatecznych, właśnie dlatego, że jest nierozwiązane. Odwrócona wieża mówi o wyzwaniu, jakim jest konieczność przebudowy jakiejś części życia, bądź też może być dosłownie budynku, bo tu często coś się psuje, coś się zepsuło, coś się psuje i teraz musi postępować akcja naprawcza, która w dodatku została powstrzymana, bo gdzieś utknęliśmy. Terminy, coś tam się opóźniało, takie różne rzeczy, które spowodowały, że trzeba tutaj będzie bardzo mocno się napracować, żeby coś przebudować, zaangażować się w jakimś takim rozdarciu między tobą a kimś. No a tutaj w odpowiedzi macie człowieka dość mściwego, który bierze odwet, bądź takiego, który celowo blokuje w postęp działania, w działaniach i nie chce tego rozwiązać, bądź nie może. Także ta wasza odpowiedź, ona generalnie jest tak słabo kompatybilna z tym wyzwaniem, powiedziałabym, dlatego że odwrócona wieża, ona by wymagała już takich naprawdę energicznych, głębokich cięć. A odwróconym królu może być tutaj problem. Może problem z prawnikami, problem z urzędami, problem, bo tu widać, tu może być problem z prawem, z wymiarem prawa, bądź jakiś inny, bardzo taki specjalistyczny, związany z jakimś specjalistą. A specjalista, no to kto, jaki tu może być? Księgowy, prawnik, lekarz, naukowiec, jakiś autorytet, czasami duchowy, czasami inny. Bardzo dużo różnych opcji. W każdym razie jakieś uwolnienie wymagałoby tu jakiegoś takiego, wiecie, protestu przeciwko starej strukturze, nie? Ten protest to może i będzie, tylko on jakoś tak idzie w taką stronę, powiedziałabym, nie tyle wyzwalania się z kajdan, chociaż częściowo też, ale tu jest jakiś taki szok. Grunt się pali pod nogami strzelcowi. W różnych sprawach wymagających przewartościowania, może podejścia do pieniędzy, a może podejścia do partnera, bo tu mamy pewien stereotyp w odwróconej wieży, który upaść musi, natomiast radykalna zmiana i zakończenie, które zresztą są konieczne i nieuchronne, gdzieś tak to wisi na włosku. Ale myślę, że i tak się rozwiąże, żeby strzelec tu zyskał więcej wolności. Albo tak zwanego, albo po prostu, żeby przestać być niewolnikiem, żeby przestać być niewolnikiem, żeby się tutaj uwolnić z jakiejś trudnej sytuacji. Tu jest aktualizacja. Wyzwaniem jest właśnie jakaś aktualizacja, spojrzenie prawdzie w oczy. Wyzwaniem jest właśnie ucieczka tutaj, żeby coś wyleciało z hukiem i cała konstrukcja poszła z dymem. Wyzwaniem może być też przypadkowy romans i wtedy powiedziałabym, że tutaj ktoś może odejść bez słowa i jest takie poczucie pewnego żalu, ale sygnały ostrzegawcze były, tylko strzelec niestety zignorował. No i będzie musiał się mierzyć z konsekwencjami. Także to słońce, to wiecie, to też pokazywać może pewną kulminację, że tu jest już coś w zenicie, na tyle dojrzało, że trzeba tu będzie właśnie na tę wolność wyjść.
czyli z tonącej łajby strzelec będzie musiał uciekać, bo za chwilę się utopi, jak z tej łajby nie ucieknie. No i teraz warto by tu rzeczywiście skorzystać, jeżeli musicie, z dobrego specjalisty, ale z dobrego, bo niestety ten, on mi się tu nie zawsze pokazuje jako ktoś, kto potrafi pomóc. Więc pod rozwagę przy tym wyborze pomocnika. A wasza najprawdopodobniej reakcja na te takie sytuacje, kiedy no, tonący brzytwy się chwyta, wyraźnie jest pokazany w takiej domenie bardzo, bardzo psychicznej i emocjonalnej. Tak? Ten odwrócony król mówi o tym, że strzelec tu będzie w jakiś sposób oziębły, nieczuły bądź nieszczery. Bardzo krytyczny względem kogoś. I tu widzę strzelca, który może jeszcze z jakąś drugą osobą, tak sądzę, przy tej odwróconej sprawiedliwości. Tu się jakoś strzelec z kimś ocenia i rani nawzajem. Jest taka wzajemność, która mi pokazuje zagorzałe kłótnie, ale to dlatego, że strzelec ma tu no niestety ograniczone horyzonty myślowe, zwłaszcza jeśli jest mężczyzną i generuje jakieś straty. Widzę tu strzelca, który jest pozbawiony skrupułów. Możesz iść też w coś głupiego, nieprzemyślanego, w nierentowny jakiś interes, spór sądowy. W tej chwili szczerość i klarowność by pomogła. Mogłoby cię to uratować. Ale ja tej szczerości niestety nie widzę. Może być też jakiś pozbawiony skrupułów prawnik, więc miej się na baczności. A co dobrego czeka strzelca w październiku? Październik 2022. Co dobrego tutaj może przyjść do strzelca? Jakieś dobrodziejstwa, błogosławieństwa losu. Co tu dobrego może przyjść? Potencjał poproszę. Na pazia kielichów. No może być na jakiś nowy romans, miłość, coś takiego. Zwłaszcza w tych ciepłych krajach. Paź kielichów przynosi tutaj propozycje transformacji emocjonalnej. Mogą być jakieś dobre rzeczy związane też z waszymi dziećmi. Paziowie często pokazują nasze własne dzieci, o ile macie. I nie było większych problemów z nimi, bądź kontakt nie był jakiś utrudniony, no to wtedy tu może być to takie wasze, taka wasza pociecha i wielki dar. Ewentualność tu jest jeszcze taka, jakoś mi to tak najbardziej pasuje, że będziecie mieć pewien taki optymistyczny właśnie pogląd na wiele spraw, że nawet jak jest bardzo trudno, bardzo trudno, to wy bujacie tutaj w obłokach, jesteście w tej swojej bajce, baśni, tak jak powiedziałam na początku, i w gruncie rzeczy to będzie dla was dobre, dlatego że to będzie taką waszą odskocznią od problemów. Warto by poszukać jakiegoś kompromisu w sytuacji, kiedy brakuje zaufania. Albo być może ktoś cię darzy nadmiernym zaufaniem, albo ty kogoś. To nie do końca jest mądre. Co może być tu dobrego? Jest taka energia zabawy, energia imprezy. Energia, która wprawdzie mówi o dobrej intuicji i jakichś wrodzonych zdolnościach artystycznych do wykorzystania, ale z drugiej strony to jest taka ocena książki po okładce, że wiesz, coś jest ładne z zewnątrz, a w środku jest wydmuszka, bo coś w pełni nie zostało rozwinięte, a zatem to, co dobre, najlepsze w tym miesiącu, to ja myślę, taki niepoprawny idealizm bądź optymizm, który strzelec posiada i może go uratować w każdej najtrudniejszej sytuacji. Po prostu widzę taką tendencję do mimo wszystko dawania z siebie pewnej takiej wrażliwości, bo ten pazik, on jednak nawiązuje do
takiej bajeczności, baśniowości. Ale słuchajcie, tu można też na przykład rozpocząć działalność artystyczną, bo tak może skręćmy w inny kierunek, co jeszcze może być dobrego. Podnoszenie kwalifikacji, żeby być tu, no propozycja jest bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Podnosicie kwalifikacje. Bardziej oczywiście liczycie tu na siebie, bo na współpracownikach to tu raczej nie polegamy. Działalność artystyczna jest na tak, nowa praca może być na tak. Stąd też tu jakieś możliwe zakończenia i przebudowa. Tak, to mogą być jak najbardziej takie pozytywne energie. Ewentualnie tu jest czasami też młodsze rodzeństwo w tych pozytywach, czyli taki też przyjaciel w wrażliwej artystycznej naturze. Też może tu zapukać do waszych drzwi i być taką podporą. Nadzieje i obawy, strzelcu drogi. Październik 2022. Nadzieje i obawy. Ja myślę, że to jest obawa przed właśnie tym końcem, że ta tęcza za chwilę zniknie. Może się tego boicie, a jakaś część może mieć na to nadzieję, że to w końcu będzie kres jakiejś sytuacji rodzinnej, gdzie jest dużo frustracji, ponieważ ideał sięgnął bruku, bo ta karta o tym mówi. Czyli oczywiście, w zależności od waszej sytuacji wyjściowej, tu może być nadzieja bądź obawa związana z zakończeniem jakiejś relacji bądź frustrujących układów rodzinnych. Gdzie ten pies z kotem nie może się dogadać. Dziesiątka kielichów w odwrocie mówi o mobbingu w pracy również, braku motywacji i zapału do wprowadzenia dalszych zmian, ponieważ tu mamy olbrzymią dawkę frustracji, która wiąże się niestety z jakąś presją. Tu jest dużo takich presji i represji w pracy bądź w rodzinie. Najbardziej to wygląda mi rodzinnie. Przyczyną problemów tutaj może być. Po prostu jakaś taka zazdrość, niewierność, dzieci też, jakaś część strzelców tu może mieć niezadowolenie z własnych dzieci bądź osób w rodzinie, generalnie partnera, gdzie no, ta osoba według was niestety. Widać brak dojrzałości emocjonalnej. Z jakiś problem może być właśnie z mężczyzną z trygonu wody. Czasami kobieta też tu może być z tego trygonu. Generalnie tutaj pokazana jest taka sytuacja, kiedy wy może nawet nie chcecie dopuścić do głosu swojego serca. Ponieważ coś tu się kończy. Nie ma satysfakcji, po prostu nie ma satysfakcji. Nie ma satysfakcji bądź poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, tej harmonii, tak? Czyli to różnie, wiecie, można się tutaj obawiać też spadku wartości nieruchomości, bo tu zawsze jest dom, rodzina. Możecie się bać utraty domu albo syndromu pustego gniazda, że dziecko po prostu opuszcza dom. Możecie się bać, że trzeba ograniczyć wydatki i zrezygnować z jakiegoś właśnie hulaszczego, takiego wystawnego stylu życia, bo idzie gorszy czas. Albo. Coś innego. Widzę też taki, wiecie co, pozytyw pewien, że na przykład biznes twój na pełnych obrotach się rozwija, ale tak szybko, że zmusza cię do pracy ponad siły. I ty tu masz nadzieję, że uda ci się pogodzić po prostu te ciężkie obowiązki z życiem rodzinnym. Natomiast. W sytuacjach problematycznych widzę, kiedy na przykład jakiś strzelec nie dogaduje się z własną rodziną, bo macie inne wartości, partner nie podziela twoich wartości,
albo się nie dogadujesz z kim, no z teściami na przykład, albo z dziećmi z poprzedniego w związku, które przysparzają ci problemów, to wtedy tu jest potrzeba takiego położenia większego nacisku na dobra materialne. W ogóle ten problem może się odezwać. O ile już się nie odezwał. Dobrze, kochani. Przyczyna zdarzeń miesiąca. Przyczyna zdarzeń w październiku 2022. Przyczyna zdarzeń miesiąca. Co mamy w przyczynie, strzelce? W przyczynie mamy królową kielichów. No, czyli albo matka, albo żona, albo kochanka, albo wy same kobiety. Jakaś istotna kobieta jest w przyczynie, tak? Tu obawiamy się, że tu będzie koniec. Tutaj mamy też taki element leczenia, lekarki, zdrowia, wartości duchowych również. A zatem w przyczynie ja widzę po prostu kobietę, kimkolwiek ona by nie była. Albo emocjonalność, sprawy związane z emocjami. W przyczynie może być poszukiwanie miłości po prostu. Albo poszukiwanie tej kobiety, albo kobiety też, podobnie jak i mężczyźni, poszukują czy poszukiwali miłości. To jest jakby podstawa. Czasem jest tu macierzyństwo i wszystko, co związane z dziećmi, z matkowaniem i z opieką. Też może być w przyczynie zdarzeń. Generalnie to jest taka energia, która wskazuje osobę, konkretną osobę, albo ukochaną, albo jakąś osobę ważną z rodziny. I właśnie odnosi się do tych takich zmian, które wywołują w nas silne, silne emocje. Także w przyczynie może być nieco takie oderwanie od rzeczywistości, widać. I to w kontekście podejścia do pracy. Zarówno też w takiej potrzebie uwagi, troski ze strony innych, prawda? Czyli w przyczynie jak najbardziej tu może być właśnie coś takiego dotyczącego tej kobiety, energii takiej płodnej, silnie emocjonalnej, matczynej. Bądź energii związanej z inspiracją artystyczną. Też może być przyczyna. Z pogranicza czego? Talentów artystycznych i pracy w tej dziedzinie. Też. Wynik miesiąca, wynik, czyli jak kończycie miesiąc, czy będziecie mieć satysfakcję, z czym wychodzicie z października 2022, w jakiej energii wychodzicie, strzelce, jak miesiąc kończycie. Wychodzicie, proszę bardzo, w rycerzu kielichów, proszę, w sprawach dobrych był paść kielichów, przyczyną jest królowa, wychodzicie w rycerzu. Może być tak, że w przyczynie jest matka wasza albo waszych dzieci, w tych dobrych sprawach też jest to dziecko, jakaś młodsza energia. A na wylocie mamy tutaj rycerza kielichów, prawda? Który próbuje przynajmniej to wszystko spajać. Ale widzicie, na wylocie macie pewną taką labilność, bo rycerz kielichów przyjeżdża i odjeżdża. Jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Oczywiście tutaj jest transformacja emocjonalna. Na wyniku jakaś część strzelców może mieć. Mamy jeszcze odwróconego króla kielichów. Patrzcie, cały dwór kielichów tutaj macie. Pazia, rycerza, królową i niezadowolonego króla. Może w ogóle to tutaj kobieta jest między młotem i kowadłem. Z mężem jest coś nie tak, więc tutaj sobie szukamy kochanka. Bo rycerz kielichów często oznacza kochanka, bo mąż się odwraca. Mężczyźni i odwrotnie. Tutaj zakochani bądź chcą się zakochać, jako mężowie się nie sprawdzili, więc weszli bądź chcą wejść w rolę kochanka po jakimś rozwodzie bądź rozstaniu. Tu jest opcji bardzo wiele, sięgającej być może nawet do przyczyn odległych, nawet, wiecie, źródło może być w tej przyczynie, dokładnie źródło, bo to woda nawet kilka lat do tyłu, niekoniecznie teraz. Rycerz kielichów na wylocie, on tutaj zapowiada pewną taką transformację, on przychodzi jak najbardziej z optymizmem, z tym słońcem. Tu nie ma wątpliwości. Tu często przyjeżdża jakiś kochanek z daleka do pań. Ewentualnie mamy no po prostu taką, no widać, że romanse pochłaniają tutaj bez reszty strzelca na koniec miesiąca. Wychodzicie w jakiejś lepszej komunikacji, mamy romans, mamy podróże.
Mamy romans, mamy podróże, proszę bardzo. No, więc gdzieś tak powiedziałabym, jest to energia tego typu. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Namiętna i kreatywna natura tej kreatury kłóci się właśnie z tym też. Nie można na tej osobie całkowicie polegać. Nie można. Wiecie dlaczego? Bo tutaj jest ktoś, kto zawraca głowę, czy w głowie, ale tej znajomości zwykle nie można traktować poważnie. Jest to mało, mało praktyczne. Myślę, że tu może być na horyzoncie jakiś płomienny romans. Dosłownie płomienny, mamy ten ogień słońca, który nie przetrwa próby czasu. Natomiast jest powiedziane: słuchaj, strzelcu, możesz się dobrze bawić, byleby nie stracić głowy. No, tu mamy jakiś artyzm, tu mamy jakiś artyzm, gdzieś tu jakieś talenty artystyczne się też przewijają w kontekście tego mężczyzny. Dobrze, kochani, i rada. Rada na koniec miesiąca. Nie na koniec miesiąca, na październik w ogóle, chciałam powiedzieć na koniec czytania. Strzelce, w październiku 2022, rada na październik dla strzelca to. No właśnie, żeby nie stracić głowy, nikogo nie oszukiwać i siebie nie oszukiwać, nie wprowadzać w błąd, bo bądź wyregulować te relacje z jakąś ważną kobietą bądź matką. Znowu mamy kobietę matki bądź taką macierzyńsko-opiekuńczą i też artystyczną oczywiście. I tu po prostu albo lepiej wykorzystajcie swoje talenty artystyczne, jeżeli posiadacie, postawcie na to, a we wszelkich takich układach typu jakaś kobieta, nieszczerość związana z tą emocją i kobiecością, pod lupę, kochani, dlatego że odwrócony księżyc mówi o samooszukiwaniu się, więc bądźcie od tego jak najdalej, ponieważ można stworzyć tę baśń na ten miesiąc, jakąś taką iluzyjkę i całkiem dobrze się bawić, bo tego bym nie wykluczała, że strzelec mimo problemów zabawi się w tym miesiącu, w którymś momencie to przyjdzie. Tyle tylko, że rada jest tu ostrzeżeniem. Jest tu ostrzeżeniem. Odwrócona karta zawsze ostrzega przed brakiem jakiegoś takiego umiarkowania. To jest taka energia, kiedy my właśnie wierzymy w te bajki. Albo sami ściemniamy i bajki tworzymy. To jest taka energetyka, która niestety pokazuje, że ktoś tu nie jest godny zaufania i wpadamy w taką pułapkę po prostu nieszczerości. Co tu może być? Że potrzebujecie jakiegoś dreszczyka emocji. Może chcecie wydać ostatnie pieniądze na jakieś zbytki, żeby poczuć ten dreszczyk emocji, wyjechać gdzieś, kupić sobie namiastkę szczęścia. No i cóż, mogę powiedzieć, w warunkach jakiejś presji, która was tu wytrąca z równowagi, kiedy macie wrażenie, że nie możecie być tu w pełni sobą, chcecie ten dreszczyk emocji przeżyć albo zaskarbić czyjeś uczucie. Niestety, jest tu ostrzeżenie. Nic nie jest takie, jakie się wydaje w tym miesiącu. To widać. Optymizm kontra pesymizm. A zatem, jak w dramacie szekspirowskim, na pierwszy rzut oka coś wydaje się słońcem, ale pod spodem jest jakaś tajemnica. Fałsz, manipulacja, brak konsekwencji może przysporzyć ci kłopotów. Masz ostrzeżenie. Czyli niby ładnie, a jednak. Widzisz, nie jest to takie oczywiste. Przesłanie na październik 2022 dla strzelców. Słowo końcowe, klamra spinająca czytanie. Może jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki. Kierunkowskaz, poproszę. Jaka róża, taki cierń. Mamy tu odwrócone durisas. Tak, bo to nie jest wunio, to jest. A może to jest. Nie, to nie jest Durisas. Durisas czy Wunio? Bo już teraz zwątpiłam. Ósemka w odwrocie. To jest Wunio. Wunio, nie Durisas. Czyli ten, który jest mi przeznaczony w odwrocie, tak? Aha.
No właśnie. Wunio w odwrocie. Najukochańszy z synów w odwrocie. Baldar. Syn Odyna. Może w ogóle problem z synem, albo, bo tu mamy taki śmiech przez łzy i właśnie optymizm kontra pesymizm. To mi wygląda trochę tak, że październik będzie Was wystawiał na taką próbę tworzenia jedności wśród ludzi i z ludźmi, zwłaszcza tymi ukochanymi. Widzę jakieś takie poczucie niesmaku, niewierność. Gdzieś tu mamy takie kajdany, więzy. Więc macie powiedziane, w jakim kierunku podążać, żeby tego było coraz mniej. Być może zerwać jakiś związek, który ci nie służy. To jest jedna rzecz. Czasem tutaj chodzi o takie naprawdę długie związki, gdzie jest możliwość rozpadu związku bardzo długotrwającego, z długim, długim stażem. Tu mamy częste rozwody, takie jak wśród aktorów, nie? Często tam jest taki szybki przerób, ja bym powiedziała. Jak się w tej sytuacji odnaleźć? Po prostu, tu nie ma innej opcji. Przestajemy się samo oszukiwać i idziemy w kierunku wyzwalania się z tych więzów. Tak to wygląda, bo tu brakuje jakiegoś szacunku, docenienia, zwrócenia uwagi. Mamy taką energię, jakby ktoś szedł na wagary, tak? Brał sobie wolne. Od obowiązków. Więc pytania, jakie tutaj padną, i warto sobie po prostu na nie odpowiedzieć i przemyśleć, czy potrafię na atak reagować śmiechem. Kolejna rzecz. Co mnie śmieszy? Czy wady innych? No, czy moje wady? Czy potrafię się z siebie śmiać? Jak czuję się wśród ludzi ostatnio? Co mogę zrobić, żeby czuć spełnienie? Jak odreagowuję stresy? Jak to robię? Jakieś nowe światło tutaj pada na problemy ostatnich miesięcy. I sądzę, że tu jest dużo właśnie takich intryg i tych takich płaszczyków, że pod płaszczykiem czegoś, wy tak się trochę samo oszukujecie, że pod płaszczykiem czegoś dobrego jest taka drwina, nie? W tych ciężkich sytuacjach. Dwa znaki tutaj mi się najbardziej przewijają. To jest tak, lew. Pokazują się bliźnięta i cały trygon wody, nie? To tak najbardziej, które będą miały prawdopodobnie wpływ na to, co się będzie u Was w październiku działo. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrego miesiąca.